10 marca 2024. Matki Boskiej Wszechwładnej w mieście Maryi. Wspominamy dzisiaj tych, co są w niebie. Mojego tatę odszedł do Ojca Niebieskiego 10 marca 1983 roku w Gdańsku. Teresa Kunegunda Sobieska odeszła otruta przez Żydów 10 marca 1730 roku w Wenecji. Biskup Nowicki, więźniej Dachau, otruty w tym samym szpitalu co kardynał Klont 10 marca 1971 roku. Taki niezwykły dzień w niezwykłym mieście. Dziękczynieniu za wszystkie łaski, które otrzymujemy codziennie. Z nadzieją na wypełnienie się przepowiedni Lourdes. Lourdes, gdzie nawrócił się Lourdes, Arab, Moslem, 11 lutego 778 roku. Lourdes to była warownia rzymska, którą przejął Murat po nawróceniu. Jego imię chrzcielne było Lourdes, od tego pochodzi nazwa Lourdes. Był świadkiem tego nawrócenia Karol Wielki, urodzony 2 kwietnia 742 roku. Lutym, 12 lutego tego samego roku 742, we Frankfurcie nad Menem apostoł Niemiec święty Bonifacy zwołał synod. 1000 lat potem we Frankfurcie nad Menem doszło do niezwykłych koronacji. Koronowany został 50. cesarz rzymski, król Niemiec, urodzony w Przemienia Pańskiego w Brukseli 1697 roku, potomek Jadwigi Wittelsbach z Dachau i wnuk króla Jana III Sobieskiego, który założył klasztor kapucynów w Warszawie, Przemienia Pańskiego. Przemienia Pańskiego, święto zawsze jest 6 sierpnia. 16 lipca 1683 roku położył kamień węgielny. W rocznicę urodzin Gleniewa 16 lipca 1176 roku. Jadwigi Wittelsbach Dachau. Tutaj mamy Muzeum Kosmogę Werby. Miejsce mojej pracy jako fotograf. 33 lata. Bóg wszystko wie. 19 lipca byłam pierwszy raz na ostatnim dzień wystawy o faraonach. Myśląc, jak dobrze ma ten fotograf i znając swoje przeszłości. 33 lata pracowałam tam jako fotograf. Na 33. rocznicę 19 lipca urodziła się moja piąta wnuczka Ewa Marta. Ewa Marta, święta Tadreska z Lisie, moja patronka, się nazywa Ewa Marta, moja piąta wnuczka. Boże, opatrzmy serca Jezusowego. Koronka podyktowana 17 września 1939 roku siostrze zakonnej jest mało znana. Matka Boża wiedziała, że w Moskwie przygotowali cały program. Tak jak i Matka Boska wiedziała 2 marca 1917 roku w Komenskoje przy Moskwie. Matka Boska Wszechwładna znaleziona w ikonie. Wiedziała, że od 1913 roku przygotowują rewolucję.
Maj 1913 rok. Zaczął swoją rolę odgrywać, malując piękne obrazy Matki Bożej przed kościołem Teatinów w Monachium. Fundacji i dziękczynieniu za życie Maksymiliana Emanuela, urodzonego 11 lipca 1662 roku, potomka Jadwigi Witewsbach z Dachau, właściciela Dachau, syna. O jego urodziny modlili się, złożyli ślub chwalteczny jego rodzice, że 2 lata po jego urodzeniu, 4 maja 1664 roku, zawierzyli całą Bawarię i Dachau świętemu Józefowi. Tego dnia, 4 maja 1664 roku, we Francji objawiła się Matka Boska Laos. Objawiała się, pokazywała się 48 lat. Chłoszka wszystko wie. To tak jak 28 kwietnia w 1943 roku w Berlinie, w słowiańskim mieście, gdzie urodziła się polska królowa Małgorzata Brandenburska, w mieście założonym przez jej dziadka, został zgilotynowany nasz dziadek Konstanty Drozdowski, miał 40 lat, osiwiał. Kara śmierci 12 lutego 1943 roku w imieniu narodu niemieckiego było za podanie chleba. Miał 5 dzieci. I u jego śmierci 28 kwietnia 1943 roku Matka Boska objawiła się w Warszawie kobiecie oczekującej synka Janusza. Objawiła się, zapowiadając swoje objawienia w siekierkach. Od 3 maja 1943 roku do 15 września 1949 roku. Niezwykłe, że Matka Boska już wiedziała, że przygotowują Exodus 44, powstanie warszawskie, dla którego wybudowano osiedle Żaliborz w 1921 roku. Sakramentki Fundacji Sobieskiej Teresy Kunegundy, nie, jej mamy Kazimiery, Marii Kazimiery, która złożyła ślub w kościele karmelitów Matki Boskiej na Piasku w Krakowie 15 sierpnia 1683 roku. Budowę klasztoru sakramentek, które sprowadziła do Warszawy. Siostry oddały się za Polskę Chrystusową, aby nie była ani biała, ani czerwona, tylko Chrystusowa. 31 sierpnia w 1944 roku przyjął ofiarę. Zginęły 35 sióstr, 4 kapłanów, 1000 warszawiaków. Tego dnia w Moskwie Wyszyński wydał specjalny dekret o ściganiu zbrodniarzy hitlerowskich, który jest aktualny do dzisiaj. Do dnia 31 sierpnia 1944 roku do Hamburga przyjechały warszawianki z powstania warszawskiego z obozu w Pruszkowie, założonego przemienia pańskiego 6 sierpnia 1944 roku. Przyjechały na Wandsberg tutaj. Mogły uczestniczyć w kościołach. Mieszkały. Były świadkami bombardowania Hamburga, miasta Marii. Matko Boża Wszechwładna, tak bardzo potrzeba nam prawdy, jak mówiła nasza święta Edyta Stein, zlikwidowana planowo w 527-letnim planie 9 sierpnia 1942 roku wśród 527 katolickich Żydów. 9 sierpnia to jest rocznica koronacji polskiego papieża Piusa X w Rzymie. Tego dnia mam świadectwo z Dachau o mocy cudownego medalika w obozie koncentracyjnym w Pace Dachau wokół kapłanów. Tam, gdzie 13 grudnia 1942
2020 roku umieszczono 5527 kapłanów. 527-letni program podany w Konstantynopolu 12 października 1492 roku zakończyli w Warszawie 12 października 2019 roku, kiedy w Rzymie Franciszek chwalił się, jak przyjęli wszystkie katolickie uczelnie i szkoły, żeby dać rozkaz 18 sierpnia 2021 roku na wyszczepienie wszystkich uczniów. Od dnia dawno mamy reklamę 18-letniej Polki, żeby wyszczepić. Jezu, Matko Boża Wszechwładna, Matko Boża Hamburga, dziękujemy Ci za wszystkie łaski razem ze wszystkimi świętymi.